Kasia od kilku miesięcy czuła, że coś niepokojącego dzieje się w jej małżeństwie. Paweł, jej mąż, z którym przeżyła wiele szczęśliwych chwil, zaczął się oddalać. Coraz częściej wracał do domu późno, tłumacząc się nad godzinami w pracy. Ich rozmowy stawały się krótsze, a wspólne chwile rzadsze. Pewnego wieczoru Kasia postanowiła przygotować romantyczną kolację. Zapaliła świece, ugotowała jego ulubione danie i z niecierpliwością czekała na jego powrót. Jednak Paweł znów przyszedł późno, zmęczony i zirytowany. Paweł, przygotowałam kolację. Może usiądziemy razem? Zaproponowała z nadzieją w głosie. Nie mam teraz czasu, muszę dokończyć ważny projekt, odparł chłodno, nie patrząc jej w oczy. Kasia poczuła ukłucie smutku. To nie był pierwszy raz, kiedy jej starania zostały zignorowane. Zaczęła się zastanawiać, co robi źle. Następnego dnia spotkała się z przyjaciółką, Magdą, w ulubionej kawiarni. Magda, nie wiem, co się dzieje z Pawłem. Jest taki odległy. Czy coś robię nie tak? Zwierzyła się, próbując znaleźć wsparcie. Może jest przemęczony? Wiesz, jak to jest w pracy, odpowiedziała Magda, choć w jej głosie słychać było niepewność. Ale to trwa już od miesięcy. Czuję, że między nami rośnie mur, westchnęła Kasia. Magda spojrzała na nią z troską. Porozmawiaj z nim szczerze. Może potrzebujecie wspólnie spędzić więcej czasu? Kasia postanowiła wziąć sobie do serca radę przyjaciółki. Jednak każda próba rozmowy z Pawłem kończyła się niepowodzeniem. Wieczorami zamykał się w gabinecie, unikając jej obecności. Kilka dni później Kasia zauważyła, że Paweł zaczął dbać o swój wygląd bardziej niż zwykle. Nowe koszule, drogie perfumy, rzeczy, na które wcześniej nie zwracał uwagi. Wyglądasz elegancko. Masz dziś jakieś ważne spotkanie? Zapytała, starając się brzmieć beztrosko. Tak, spotykam się z klientem, odpowiedział szybko, unikając jej spojrzenia. Wieczorem, gdy Paweł był pod prysznicem, telefon na stole zawibrował. Kasia zerknęła na ekran i zobaczyła wiadomość: czekam z niecierpliwością na nasze spotkanie. Serce zabiło jej mocniej. Kto to jest? Pomyślała, próbując opanować narastający niepokój. Gdy Paweł wrócił do pokoju, Kasia postanowiła zapytać. Paweł, kto to do ciebie pisze? Zapytała, starając się brzmieć naturalnie. To z pracy. Nowy projekt, dużo zamieszania, odpowiedział, ale jego głos zdradzał lekkie zdenerwowanie. Kasia nie była przekonana, ale postanowiła nie drążyć tematu. Jednak jej podejrzenia zaczęły narastać. Następnego dnia zauważyła, że Paweł usunął hasło z laptopa. Postanowiła sprawdzić jego pocztę. Znalazła wiadomości od nieznanej kobiety, pełne czułości i planów na kolejne spotkania. Łzy napłynęły jej do oczu. Wszystko wskazywało na to, że Paweł ją zdradza. Kasia postanowiła zwrócić się o pomoc do swojej przyjaciółki, Ani, która pracowała w tej samej firmie co Paweł. Aniu, czy wiesz coś o nowym projekcie Pawła? Ostatnio jest bardzo zajęty, a ja nie mogę się niczego dowiedzieć, zapytała podczas spotkania w parku. Ania spojrzała na nią z zaskoczeniem. Nowy projekt? Nie słyszałam o niczym takim. Właściwie ostatnio Paweł często wychodzi wcześniej z pracy, odpowiedziała ostrożnie. Kasia poczuła, jak grunt usuwa jej się spod nóg. Czy zauważyłaś coś dziwnego w jego zachowaniu? Dopytywała z nadzieją, że to tylko nieporozumienie. Ania zawahała się, ale postanowiła być szczera. Widziałam go kilka razy z jakąś kobietą. Myślałam, że to może klientka. Kasia z trudem powstrzymała łzy. Dziękuję, Aniu. Muszę to wszystko przemyśleć, powiedziała, żegnając się pośpiesznie. W drodze do domu Kasia zdecydowała się na desperacki krok. Wynajęła prywatnego detektywa, aby potwierdzić swoje obawy. Po tygodniu otrzymała raport. Zdjęcia Pawła z inną kobietą, kolacje, spacery, wspólne wyjścia. To nie pozostawiało wątpliwości. Wieczorem, gdy Paweł wrócił do domu, Kasia czekała na niego w salonie. Musimy porozmawiać, powiedziała stanowczo. Teraz? Jestem zmęczony, odpowiedział z irytacją. Wiem o twojej kochance, oznajmiła, patrząc mu prosto w oczy. Paweł zamarł na chwilę, po czym wybuchł. A co z tego? Ile można znosić tę starą jędzę?
Jak bardzo mnie już męczy. Ciągle tylko pretensje i kontrola. Mam dość tego wszystkiego. Kasia poczuła, jak jego słowa przeszywają ją na wskroś. Więc to tak. To dlatego unikasz mnie, kłamiesz? Zapytała z bólem w głosie. Tak. Znalazłem kogoś, kto mnie rozumie, kto mnie nie osacza. Krzyknął Paweł. A nasze małżeństwo? Nasze wspólne lata? To nic dla ciebie nie znaczy? Było, minęło. Ty się zmieniłaś, nie jesteś już tą samą Kasią, którą poślubiłem, odparł z chłodem. Kasia nie mogła uwierzyć w to, co słyszy. W jednej chwili jej świat runął. Następnego dnia Paweł zaczął się pakować. Kasia obserwowała go z niedowierzaniem. Naprawdę to robisz? Po tylu latach? Zapytała cicho. Tak. Odchodzę. Nie chcę już tego ciągnąć, odpowiedział bez emocji. A nasze wspólne plany? Marzenia? Próbowała go zatrzymać. To już przeszłość. Zrozum, że to koniec, powiedział, zamykając walizkę. Kasia nie miała siły protestować. Czuła się zdruzgotana. Gdy Paweł wychodził z mieszkania, odwrócił się jeszcze raz. Może kiedyś zrozumiesz, że tak będzie lepiej dla nas obojga, rzucił na odchodne. Drzwi zamknęły się za nim, a Kasia została sama w ciszy, która zdawała się ją przytłaczać. W ciągu kolejnych dni próbowała skontaktować się z Pawłem, ale on ignorował jej telefony i wiadomości. Zrozumiała, że nie ma już powrotu. Pierwsze tygodnie były dla Kasi prawdziwym koszmarem. Unikała kontaktu z ludźmi, zamknęła się w sobie. Telefon dzwonił, ale nie miała siły go odbierać. Jej przyjaciółki martwiły się o nią. Pewnego dnia Magda przyszła do niej bez zapowiedzi. Kasia, nie możesz tak dalej żyć. Musisz się podnieść, powiedziała stanowczo. Nie wiem, czy potrafię, szepnęła Kasia, patrząc pustym wzrokiem w okno. Jesteś silniejsza, niż myślisz. Pamiętasz, jak razem zaczynałyśmy pracę? Zawsze byłaś tą odważniejszą, próbowała ją pocieszyć Magda. Te słowa zaczęły docierać do Kasi. Postanowiła wziąć się w garść. Zaczęła chodzić na jogę, wróciła do malowania pasji, którą porzuciła lata temu. Powoli zaczynała odnajdywać radość w małych rzeczach. W pracy również zaczęło się układać. Szef docenił jej zaangażowanie i zaproponował udział w ważnym projekcie. Kasiu, widzę, że wkładasz dużo serca w to, co robisz. Chciałbym, żebyś poprowadziła ten projekt, powiedział podczas spotkania. To było dla niej ogromne wyróżnienie. Poczuła, że życie zaczyna nabierać sensu. Jednego dnia, wracając z pracy, spotkała na ulicy starą znajomą, Martę. Kasia, dawno się nie widziałyśmy. Wyglądasz świetnie. Zawołała Marta z uśmiechem. Dziękuję, miło cię widzieć, odpowiedziała Kasia, szczerze się uśmiechając. Rozmowa z Martą przypomniała jej, jak ważne są relacje z ludźmi. Zaczęła częściej wychodzić, spotykać się ze znajomymi. Jej życie nabierało nowych barw. Kasia powoli zaczęła odbudowywać swoje życie. Choć początkowo każdy dzień był dla niej wyzwaniem, z czasem odkryła w sobie siłę, o której wcześniej nie miała pojęcia. Postanowiła skupić się na sobie i swoich pasjach, które przez lata zaniedbywała. Jednego dnia, spacerując po parku, zauważyła ogłoszenie o warsztatach malarskich. Malowanie zawsze było jej ukrytą pasją, więc bez wahania zapisała się na zajęcia. Już podczas pierwszych warsztatów poczuła, jakby wróciła do domu. Farby, płótno, atmosfera twórczości, wszystko to sprawiało, że czuła się spełniona. Na warsztatach poznała grupę ludzi o podobnych zainteresowaniach. Szczególnie zaprzyjaźniła się z Michałem, sympatycznym i pełnym pasji artystą. Twoje prace mają w sobie coś wyjątkowego, powiedział Michał podczas jednego z zajęć, przyglądając się jej obrazowi. Dziękuję, to dla mnie wiele znaczy, odpowiedziała Kasia z uśmiechem. Wieczorami zaczęli spędzać czas na długich rozmowach o sztuce, życiu i marzeniach. Kasia czuła, że po raz pierwszy od dawna ktoś ją naprawdę rozumie. Pewnego dnia Michał zaproponował. Może wybralibyśmy się razem na wernisaż? Będzie tam wielu ciekawych artystów. Kasia zgodziła się bez wahania. Wieczór spędzony wśród dzieł sztuki i inspirujących rozmów był dokładnie tym, czego potrzebowała. Tymczasem Paweł zaczynał dostrzegać,
że jego życie nie wygląda tak, jak sobie wyobrażał. Związek z Natalią, który początkowo wydawał się idealny, zaczął się sypać. Coraz częściej dochodziło między nimi do kłótni. Dlaczego zawsze jesteś taka roszczeniowa? Zapytał Paweł z irytacją, gdy Natalia po raz kolejny narzekała na brak uwagi z jego strony. Może dlatego, że spędzasz więcej czasu w pracy niż ze mną? Odparła ostro. Paweł zaczął tęsknić za spokojem, który miał z Kasią. Przypominał sobie wspólne wieczory, kiedy mogli po prostu usiąść i porozmawiać bez napięć. Pewnego dnia, po szczególnie burzliwej kłótni, Paweł postanowił wyjść na spacer, by przemyśleć sytuację. Przechadzając się ulicami miasta, zauważył kawiarnię, w której kiedyś często bywał z Kasią. Wszedł do środka, kierowany nostalgią. Usiadł przy stoliku w rogu i zamówił kawę. W tle leciała ich ulubiona piosenka. Wspomnienia wracały ze zdwojoną siłą. Czy naprawdę popełniłem błąd? Zastanawiał się w myślach. W tym samym czasie do kawiarni weszła znajoma twarz. Był to Marek, stary przyjaciel Pawła. Paweł! Dawno się nie widzieliśmy, zawołał Marek, podchodząc do stolika. Cześć, Marek. Usiądź, napijemy się razem kawy, zaproponował Paweł. Rozmowa zeszła na temat życia i dawnych czasów. Słyszałem, że rozstałeś się z Kasią, powiedział Marek ostrożnie. Tak, ale teraz nie jestem pewien, czy to była dobra decyzja, przyznał Paweł. Marek spojrzał na niego z powagą. Kasia to wspaniała kobieta. Może powinieneś z nią porozmawiać? Słowa Marka utkwiły w głowie Pawła. Zaczął zastanawiać się nad tym, co naprawdę jest dla niego ważne. Paweł wrócił do pustego mieszkania. Natalia była na wyjeździe służbowym, więc miał czas na przemyślenia. Usiadł na kanapie, otoczony ciszą, która zdawała się przytłaczać. Wyciągnął stary album ze zdjęciami. Przeglądając wspólne fotografie z Kasią, poczuł narastające wyrzuty sumienia. Ich wspólne wakacje nad morzem, uśmiechy, chwile pełne radości, wszystko to teraz wydawało się odległe, a jednak tak bliskie. Postanowił zadzwonić do swojej siostry, Moniki. Cześć, Monika. Masz chwilę? Zapytał niepewnie. Oczywiście, co się stało? Odpowiedziała z troską. Zastanawiam się, czy nie popełniłem największego błędu w życiu, odchodząc od Kasi, wyznał. Monika westchnęła. Paweł, zawsze mówiłam, że Kasia to skarb. Co cię skłoniło do takiej decyzji? Myślałem, że potrzebuję czegoś nowego, że z Natalią będzie inaczej. Ale teraz widzę, że straciłem coś naprawdę cennego. Może powinieneś z nią porozmawiać? Wyjaśnić wszystko? Nie wiem, czy będzie chciała mnie wysłuchać, przyznał z rezygnacją. Monika zachęciła go jednak, by spróbował naprawić swoje błędy. Po rozmowie z siostrą Paweł poczuł się nieco lepiej, choć wciąż niepewnie. Wiedział, że musi zmierzyć się z konsekwencjami swoich decyzji. Następnego dnia Paweł postanowił skontaktować się z Kasią. Napisał do niej wiadomość. Kasiu, czy moglibyśmy się spotkać i porozmawiać? To dla mnie ważne. Czekał z niepokojem na odpowiedź. Po kilku godzinach otrzymał krótką wiadomość. Dobrze, spotkajmy się jutro o 17 w parku przy fontannie. Paweł poczuł ulgę, ale i narastające napięcie. Nie wiedział, czego się spodziewać. Następnego dnia pojawił się w umówionym miejscu przed czasem. Kasia przyszła punktualnie. Wyglądała promiennie, zupełnie inaczej niż ją zapamiętał. Cześć, Paweł. O czym chciałeś porozmawiać? Zapytała spokojnie. Kasiu, chciałem cię przeprosić. Zrozumiałem, jak bardzo cię skrzywdziłem i jak wiele dla mnie znaczyłaś, zaczął niepewnie. Kasia spojrzała na niego uważnie. Doceniam twoje słowa, ale minęło już trochę czasu. Ułożyłam sobie życie na nowo, odpowiedziała. Paweł poczuł ukłucie zazdrości. Czy jest ktoś nowy? Zapytał, choć bał się odpowiedzi. To nie ma znaczenia. Ważne jest to, że teraz jestem szczęśliwa, odparła z uśmiechem. Czy nie moglibyśmy spróbować jeszcze raz? Naprawić to, co zepsułem? Zapytał z nadzieją. Kasia westchnęła. Paweł, nasze drogi się rozeszły. Ty wybrałeś swoją, ja swoją. Nie mogę wrócić do przeszłości, powiedziała stanowczo.
Rozmowa trwała jeszcze chwilę, ale Paweł zrozumiał, że nie uda mu się odzyskać Kasi. Po spotkaniu Paweł czuł się przygnębiony. Wrócił do mieszkania, które dzielił z Natalią, ale czuł się tam obco. Natalia zauważyła jego nastrój. Co się z tobą dzieje? Jesteś nieobecny od kilku dni, zapytała podejrzliwie. Musimy porozmawiać, odpowiedział, zbierając myśli. O co chodzi? Natalia zmarszczyła brwi. Zrozumiałem, że to nie ma sensu. Nasz związek nie działa, wyznał. Co? To jakiś żart. Wybuchła Natalia. Przepraszam, ale nie mogę dłużej tego ciągnąć, powiedział spokojnie. Natalia wpadła w złość. To wszystko przez nią, prawda? Wróciłeś do swojej żonki? Krzyknęła. Nie o to chodzi. Po prostu zrozumiałem, że popełniłem błąd, próbował wyjaśnić. Wyjdź stąd. Nie chcę cię więcej widzieć. Wrzasnęła, rzucając w niego poduszką. Paweł spakował swoje rzeczy i opuścił mieszkanie. Nie miał dokąd pójść, więc zatrzymał się u kolegi, Tomka. Stary, co się stało? Wyglądasz jak wrak, zapytał Tomek, wpuszczając go do środka. Życie mi się rozsypało. Straciłem wszystko, odpowiedział Paweł. Tomek poklepał go po ramieniu. Może to czas, żeby zacząć od nowa. Przemyśl swoje błędy i wyciągnij wnioski. Paweł wiedział, że Tomek ma rację, ale ciężko było mu pogodzić się z rzeczywistością. Kasia wróciła do swojego mieszkania z poczuciem ulgi. Spotkanie z Pawłem utwierdziło ją w przekonaniu, że podjęła właściwą decyzję. Wiedziała, że nie może wrócić do przeszłości. Wieczorem zadzwonił do niej Michał. Hej, Kasiu. Jak się czujesz? Zapytał ciepło. Dobrze, dziękuję. Miałam dziś trochę emocjonujący dzień, odpowiedziała. Chciałbym cię zaprosić na kolację. Co ty na to? Kasia uśmiechnęła się. Z przyjemnością. Kolacja z Michałem była przyjemna i pełna śmiechu. Rozmawiali o sztuce, planach na przyszłość i marzeniach. Cieszę się, że cię poznałem, wyznał Michał, patrząc jej w oczy. Ja też. Dzięki tobie odkryłam w sobie pasję, o której zapomniałam, odpowiedziała szczerze. Tego wieczoru Kasia poczuła, że jest gotowa na nowy rozdział w swoim życiu. Paweł, po kilku tygodniach spędzonych u Tomka, znalazł małe mieszkanie i zaczął układać swoje życie na nowo. Zaczął uczęszczać na terapię, by zrozumieć swoje błędy i pracować nad sobą. Pewnego dnia otrzymał wiadomość od Moniki. Bratku, cieszę się, że podjąłeś pracę nad sobą. Pamiętaj, że zawsze możesz na mnie liczyć. Paweł wiedział, że przed nim długa droga, ale był gotów podjąć wyzwanie. Kasia i Michał kontynuowali swoją znajomość, która powoli przeradzała się w coś więcej. Kasia czuła się szczęśliwa i spełniona. Życie toczyło się dalej, a każde z nich podążało swoją ścieżką, ucząc się na błędach i doceniając to, co naprawdę ważne.